Za nami gorący tydzień, upały, słońca pełno. Zapowiada się, że to jeszcze z nami taka temperatura dłużej będzie. Pogoda robi swoje, polityka robi swoje, równie gorąco w polityce w ostatnim tygodniu. To jest kwestia zeszłego tygodnia i dekryminalizacji pomocy przy aborcji. Temat ważny, ale też ważny z takiego punktu widzenia weryfikacji twierdzeń polityków. Zachęcam do przeczytania stanowiska i analizy adwokatek z Prawo, które zajmują się wypowiedziami mecenasa i posła Giertycha. To jest bardzo ważne. Politycy powinni odpowiadać za swoje słowa. Zawsze powinniśmy weryfikować słowa i też polityków i prostować ich wypowiedzi, jeżeli one są nieprawdziwe czy nieprecyzyjne. Zachęcam do przeczytania tego stanowiska. Która to jest kwestia tym, czym żyjemy, to jest ostatnie dni, hasło immunitet, wszyscy już prawie się na ten temat wypowiedzieli, to jest bardzo ważne zagadnienie polityczno-prawne. My zachęcamy do przeczytania w Księdze Jerybuszowej dla profesora Skotnickiego tekst Jerzego Jaskierni, który trochę się wpisuje to, co się wszystko dzieje, to jest pozycja naukowa, ale ona jest o tyle ważna, że to jest świeże wydanie. Jerzy Jaskiernia pokazuje te formalne aspekty immunitetu, jeżeli chodzi o zgromadzenie parlamentarne. I ważne jest też, żeby to przeczytać tak naprawdę, żeby sięgać do źródeł. A jeżeli o te kwestie chodzi immunitetu, to na pewno jeszcze się będziemy mogli długo zastanawiać nad tym. Wypowiadają się znawcy i znawczynie tego tematu. To jest ważne zagadnienie, ale z punktu widzenia rozliczalności polityków dla nas byłoby ważne, żeby politycy się nie chowali w takich sprawach za immunitetami, tylko żeby oczywiście dochodziło do ewentualnego postawienia zarzutu i później, żeby niezależny, niezawisły sąd to mógł rozstrzygnąć. Politycy powinni odpowiadać za to, co robili, jeżeli pełnili określone funkcje publiczne. Zachęcamy do tekstu, który się pojawił w Dzienniku Gazecie Prawnej. Napisał członek naszego zespołu prawnego Piotr Sołowi. To jest tekst o jawności egzaminów, pytań na egzaminy. Zarówno na uczelniach, jak i kwestia pytań egzaminów lekarskich. To jest ciekawy temat. Lekarze kiedyś byli za jawnością, część lekarzy za jawnością tych pytań. W tej chwili chcą, żeby znowu one były tajne, te pytania. My pokazujemy, jak to jest z punktu widzenia prawnego i jak się ma do tego prawo do informacji. Zapowiadaliśmy tydzień temu raport i analizę o nadużywaniu zasobów publicznych. On już jest dostępny u nas przy kampanii samorządowej. To jest bardzo dobry materiał, żeby zobaczyć te przypadki, które opisujemy, ale też porównać do swojej sytuacji. Wybory samorządowe były całkiem niedawno, więc pewnie pamiętamy, jak politycy, co robili politycy w kampanii wyborczej, czy były zasoby publiczne wykorzystywane. Zachęcamy do przeczytania tekstu. Start na kredyt, kredyt 0%, kredyt 2%. Cały czas się temu przyglądamy, niezależnie od tego, czy to było przed wyborami parlamentarnymi, czy teraz. Politycy mają na to różne pomysły. Okazuje się, że jak się chce temu przyjrzeć i zobaczyć, jak to w rzeczywistości było, to uzyskanie informacji wcale nie jest takie łatwe. Nawet jak coś dostajemy, to nie do końca to nam pokazuje, jak to w rzeczywistości było, jeżeli chodzi o kredyt na start. I zostaliśmy nominowani do medalu wolności słowa. Dziękujemy za tę nominację. Czekamy na wyniki, zobaczymy, jak to, jak jury to rozstrzygnie. Natomiast cały czas dbamy o wolność słowa, o odpowiedzialność polityków, o transparentność działania państwa. Wspierajcie nas. Bez tego, jak widzicie w tych tematach, bez sprawdzania polityków, bez rozliczalności, ciężko nam będzie funkcjonować i tak naprawdę podchodzić racjonalnie do słów polityków.